Kamila, witam Cię serdecznie w dzisiejszym nagraniu. W nagraniu o bardzo ważnym temacie, mianowicie pielęgnacja skóry latem. Nie tylko skóry tutaj na twarzy, dlatego powiedziałam skóry, a nie twarzy, tylko całego naszego ciała. Mianowicie, jeżeli masz problemy na przykład z trądzikiem na ciele, to nagranie również będzie dla Ciebie. Dlatego serdecznie Cię zapraszam. Jednocześnie chciałabym przypomnieć, że to nie jest porada lekarska. Jeżeli masz problemy ze zdrowiem bądź wątpliwości co do jego stanu, musisz zobaczyć się z lekarzem. A tymczasem poproszę Cię o wielkie czerwone serce w komentarzu, bo pamiętaj, że co innego jest widzieć dla mnie ilość wyświetleń, a co innego jest, żeby zobaczyć Ciebie, Twoje imię, żeby wymienić się z Tobą kilkoma słowami. Kochana, zaczynamy. Zacznę od może bardzo logicznej rzeczy, jeżeli chodzi o lato, ale co się dzieje w lecie? Oczywiście pocimy się, organizm w ten sposób naturalnie się schładza, nie ma w tym nic złego, no ale niestety często zaczynają się tutaj gdzieś problemy skórne, tym bardziej jak mamy gdzieś jakieś obcisłe ubrania i ta skóra zaczyna ścierać się z materiałem. No i wtedy na przykład mogą się zaczynać problemy z barierą hydrolipidową, kiedy taki proces tarcia i tego potu się rozpoczyna. I tutaj przede wszystkim moja rada jest taka: zobacz, jakiego używasz żelu pod prysznic. Jeżeli ten żel ma w sobie, o tym ja już mówiłam w osobnym nagraniu dotyczącym bariery hydrolipidowej, więc jeżeli nie widziałeś, nie widziałaś tego nagrania, no to teraz musisz koniecznie je zobaczyć, jest tutaj, bo wierzę, że ono wiele zmieni w Twoim życiu i to jest takie, nie tak, że tak sobie mówię, tylko naprawdę tak jest. Dobrze, więc unikamy czego? Mocnego detergentu, jakim jest SLS, SLS, tutaj dwie formy pisowni wyświetlę Ci na pasku i ja dokładnie w tamtym wideo już wyjaśniłam dlaczego i nie będę się tutaj powtarzać dla moich stałych widzów, natomiast jeżeli nie wiesz po jaki żel sięgnąć, ja polecę Ci żel, którego ja osobiście używam już od lat i to jest żel z Bibio od Ewy Chodakowskiej, który tak naprawdę jest cenowo uważam chyba na rynku najlepszy, jeżeli chodzi o cenę. No i tutaj nie ma się naprawdę, jeżeli chodzi o skład, do czego przyczepić, a wręcz przeciwnie. Także tutaj Cię odsyłam do żelu naturalnego. Kolejna rzecz. Woda w basenie. Woda w basenie, jak zapewne się domyślasz, zawiera chlor. I bardzo ważną rzeczą jest to, że jeżeli już wyjdziesz z takiego basenu, masz na sobie mokry strój kąpielowy, kąpielówki, żeby się z tego chloru obmyć pod prysznicem, żeby również tego stroju nie nosić cały czas, że jeżeli w miarę możliwości, żeby zmienić ten strój, bądź tak jak powiedziałam, obmyć się, bo inaczej tutaj również możemy mieć problemy właśnie z barierą. W szczególności tyczy się to osób tutaj, które mają problemy z trądzikiem na ciele. Uwierz mi, że to jest często powodem, o którym nawet nie masz pojęcia, bo nie przywiązujesz do tego uwagi. Oczywiście jesteś na urlopie, kto by się przejmował, znam to uczucie, ale czasem warto to wziąć pod uwagę. Kolejna rzecz. Jak już jesteśmy po całym dniu opalania, przychodzi wieczór, o tą skórę, która była cały dzień albo w soli morskiej, albo w basenie z chlorem, albo na słońcu, albo wszystko naraz, proponuję o nią zadbać dobrym balsamem nawilżającym, o dobrym składzie. I jednym z moich ulubieńców jest tutaj, zapraszam, Bielenda. Nie wiem, czy widać, bo widzę, że się światło odbija. Jest to Bielenda Eco Nature balsam nawilżający do ciała, śliwka kakadu, jaśmin i mango. Oprócz tego, że on ma przepiękny zapach, to tutaj to mango to jest klucz, ponieważ to są właśnie właściwości głęboko nawilżające. Jednocześnie jest to balsam lekki, nie tłusty, dosyć szybko się wchłania. Jest to mój numer jeden i tutaj on mi się już, jak słyszysz, prawie skończył, więc wybieram się do Rossmana po kolejną butelkę. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry latem. Dlaczego użycie właśnie naturalnego balsamu jest tak ważne? Mianowicie dlatego, że często syntetyczne balsamy zawierają parafinę. Czym jest parafina? Dlaczego ona
nie powinna według mnie, moim osobistym zdaniem, w ogóle znajdować się w kosmetykach. Wytłumaczę przy najbliższej analizie składów kosmetyków pewnej firmy, w których właśnie ta parafina się pojawia. W związku z tym zapraszam Cię do subskrybowania kanału. A tymczasem, co ja mogę powiedzieć? Parafina tworzy taką warstwę okluzyjną na skórze, w związku z tym a. skóra nie może oddychać, a b. nie może, jeżeli nie może oddychać, to co? Nie może również wydalać toksyn. W związku z tym znowu osoby ze skórą tutaj z tendencją do trądziku na ciele osobiście unikałabym wszelkiego rodzaju produktów, balsamów z parafiną. Kolejna rzecz, myślę, że oczywista, ale muszę tutaj przy takim nagraniu o tym powiedzieć. Oczywista sprawa, słońce. No właśnie. Przede wszystkim zdajesz sobie chyba sprawę z tego, że przebywanie na słońcu to nie tylko fakt taki, że możesz tam przypalić się, że tak powiem, czy będzie to skutkowało w tym, że będą pojawiały się jakieś zmarszczki. Myślę, że to jest najmniejszy problem. Największym problemem jest tutaj ryzyko raka skóry oczywiście. Ponieważ wspomniałam o starzeniu się i słońcu, to tutaj jeszcze muszę wspomnieć o ubytku ceramidów podczas przebywania na słońcu, czyli co? Ubytek ceramidów to oczywiście, jeżeli oglądałaś moje poprzednie nagrania, jeżeli nie, to gdzieś się tu wyświetlą, na przykład ceramidy, sprawi, że co? Będziemy mieć problemy z barierą hydrolipidową, czyli nie tylko przesuszenie, ale również może występować trądzik, dlatego z tym również uważaj. Natomiast ja mówię uważaj, czy są rozwiązania? Oczywiście, że tak. Odpowiedzią na to jest oczywiście ochrona przeciwsłoneczna, polecam SPF 50. Moim najnowszym odkryciem jest emulsja z Basic Lab i tutaj oni mają dwa, mają krem i w kremie jest jeden składnik, który myślę, że mógłby mnie uczulić, dlatego nie ryzykowałam, a emulsja to jest ich nowy produkt, nie wiem czy widać. Myślę, że widać. I tutaj mamy do czynienia z filtrem chemicznym. Jaka jest różnica między filtrem chemicznym a fizycznym? Wyświetlić się to w nagraniu na górze. Jest to bardzo ważne. I ja sobie tutaj tą emulsję nakładam nawet pod makijaż. Natomiast do ciała używam, i tutaj się powtórzę po raz tysięczny, mój ulubieniec z Rossmana, dosłownie za grosze, teraz chyba jeszcze w promocji, Sun Ozone SPF 50 Kids. I tutaj pamiętaj, że są dwie wersje tego produktu. I ja tutaj Cię uczulam, żeby Twoja wersja była, widzisz tutaj w rogu, właśnie bez tego składnika. Jest to składnik, który ma działanie kancerogenne. Oni podkreślają, że jego tutaj nie ma. Niestety w poprzedniej wersji ten składnik się znajdował, dlatego Cię ostrzegam i tutaj sięgnij po tą nową wersję, którą właśnie widzisz, że trzymam. Dobrze kochana, kolejna rzecz jest taka, upewnij się, że jak idziesz do wody, to również masz na sobie SPF, a po wyjściu z wody, po obmyciu się również znów zaaplikuj ten SPF, to jest niezmiernie ważne. Kolejna rzecz oczywiście, myślę, że logiczna, ale być może nie dla wszystkich, to kapelusz. Jak przebywamy długo na słońcu i oczywiście dobrej jakości okulary przeciwsłoneczne. Kochana, jeżeli chodzi o podróże, jest jeszcze jedna rzecz. Często zgłaszają się do mnie panie, które mają problem po podróży, mianowicie po locie samolotem, gdzieś tam pojawia się opuchlizna. Otóż najlepszym rozwiązaniem jest masaż bańkami i tutaj polecam lekcję, ponieważ mamy masaż bańkami, który może być liftingujący, ale również, który może działać jako drenaż, więc tutaj polecam lekcję z drenażu limfatycznego z kursu, mojego autorskiego kursu Azjatycka Tajemnica Piękna, który jest dostępny na www.zawszemłoda.com, ale nie tylko, ponieważ jeżeli chcesz działać przeciwzmarszczkowo, prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, jeżeli chcesz się pozbyć istniejących już zmarszczek, a także popracować nad pięknym owalem twarzy, ale zmienić również swoje nawyki mimiczne, serdecznie Cię zapraszam na moje autorskie kursy na www.zawszemłoda.com, oczywiście kursy tapingu twarzy, bo pamiętaj, że sama pielęgnacja nie wystarczy, o czym całe swoje życie mówiła japońska beauty guru Hizu Saeki. W związku z tym to już będzie na tyle w tym nagraniu. Wierzę, że ono było pomocne, wierzę, że tutaj poruszyłam tematy, które nigdy jeszcze wcześniej nie były poruszane na kanale, bo jako tako zazwyczaj zajmujemy się pielęgnacją twarzy. W związku z tym serdecznie Ci dziękuję, że byłaś tutaj dzisiaj ze mną. Nie zapomnij zostawić mi wielkiego czerwonego serca w komentarzu, a ja się widzę z Tobą już w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia, odwiedź mnie proszę na Instagramie. Cześć!